To może być prawdziwa rewolucja w komunikacji w Płocku. Jest szansa, że już wkrótce na ulice miasta wyjadą autobusy zasilane wodorem. Dzisiaj list intencyjny w sprawie rozwoju programu bezemisyjnego transportu podpisały władze Płocka i PKN Orlen. Na ulicach Płocka od ubiegłego roku jeździ ponad 20 autobusów hybrydowych. To obecnie jeden z najczystszych środków transportu publicznego na świecie. W Płocku teraz jak jest dużo tych autobusów hybrydowych, to jest lepiej, ponieważ też to środowiska nie zatruwamy. Autobusy zasilane wodorem to jednak prawdziwa rewolucja. Jako jedyne nie emitują do środowiska żadnych szkodliwych substancji. W wyniku reakcji zachodzących podczas eksploatacji powstaje jedynie ciepło i para wodna. Jest cząsteczko, która nie zawiera węgla, w związku z tym nie emituje CO2. W technologii wodorowej wykorzystuje się ogniwa paliwowe. Autobusy testowane są dopiero w kilku miastach Europy. Pierwszy wyprodukowała polska firma Solaris. Technologia jest jeszcze w fazie testów. Jest jeszcze dużo rzeczy do zrobienia. Przede wszystkim, no mówię, poprawienia technologii, żeby takie projekty mogły wejść w życie. Dlatego oczywiście dobrze, że się bada. Orlen, współpraca z miastem, to zawsze może być z tego coś dobrego. Jest szansa, że takie pojazdy pojawią się również w Płocku. Dzisiaj w trakcie sympozjum naukowo-technicznego Chemia 2020 władze miasta i PKN Orlen podpisały list intencyjny w sprawie współpracy nad stworzeniem programu bezemisyjnej komunikacji miejskiej. Paliwo wodorowe to być może przyszłość w ogóle paliw i transportu nie tylko komunalnego, ale w ogóle transportu. Władze Orlenu są przekonane, że dzięki potencjałowi największej firmy w tej części Europy uda się znacząco wpłynąć na poprawę środowiska nie tylko w Płocku, ale również w całej Polsce. Wodór jest paliwem bezemisyjnym, a my mamy duże doświadczenie w produkcji tego wodoru. List intencyjny to dopiero początek współpracy Orlenu i samorządu. Jeszcze w tym roku ma zostać przedstawiony program wspólnych przedsięwzięć, a nowe autobusy mogą na ulicach miasta pojawić się już w przyszłym roku.